Hello guys. Zanim zobaczycie to, co się stało w naszym mieście, musimy sobie wytłumaczyć jedno. Otóż budowaliśmy z Michałem komisariat policji i jakby Michał miał go dokończyć w ogóle, ale tak słabo go wykończył, że postanowiłam odsunąć go od tego i mianować Kejzerka w sumie takim, nie wiem, budowniczym. Jakby tak go określić, bo on miał właśnie wykonywać wnętrze tego komisariatu. Ja to robiłem zewnątrz go. I to, co się stało ogólnie, to przychodzi ludzkie pojęcie. Nie wiem, Maciejos postanowił sobie go rozjebać i ja rozumiem, bo był brzydki i w ogóle taki twardy teraz trochę, ale kurwa, no. Rozjebaliśmy, nie wiem. Rozjebaliśmy, kurde, Obelix, kurde, świętego Mirosława z Bedroka. To znaczy, Bedrock się sam nie zniszczył, ale wiecie, o co chodzi, te tabliczki ogrodzenia. I co jeszcze? Otóż, mój domek został zgwałcony analnie. Cóż, czy tak miało być? No nie. No cóż, z racji tego, że Maciej złożył ponad 300 TNT, to cóż, tak wyszło. Na szczęście nic więcej nie ucierpiało. Poza tym będę musiał swój domek odbudowywać, ale przynajmniej będzie content na odcinki. Gdyby tak zobaczyć z tej perspektywy ten domek, no to wygląda całkiem normalnie, ale kiedy się do niego wejdzie, to... Kurde, no. Na szczęście skrzynka z itemkami, które tu mam, nie ucierpiała. Ja tam miałem ważne itemki, już je teraz zabrałem. No ale cóż, wyszło jak wyszło. Ale cóż, będzie przynajmniej content na nowe odcinki zbudowania domku i lepienia tego dirtem. Może w końcu zalepi mi to wielką dziurę, ten wielki kanion, bo i tak nie jest nikomu potrzebny. Co jeszcze? No, nie tak do końca miało to wyjść, no ale cóż, wyszło jak wyszło. No i co? Widzimy się jutro albo pojutrze z odbudowywania mojego domku, znaczy w sumie burzenia i budowania nowego. Trzymajcie się, pozdrawiamka, cześć.